Krzysztof Jotko dla portalu Fight Sport. Krzysztof, jak przeżyłeś dzisiejszą walkę? Powiedz. Przeżyłem, jak było widać, było naprawdę ciężko, no ale dałem radę. Trzy rundy wyczerpujący pojedynek, ale wyszło wszystko bardzo dobrze. To były trzy twoje pierwsze rundy w życiu? Nie, miałem już trzy rundy, ale nie miałem ich w wadze 77, tak? Co zadecydowało, że byłeś tak zmęczony, że to zbijanie wagi, o którym wspominałeś wcześniej? Myślę, że to była głupota moja z braku doświadczenia zbijania wagi poprzez siedzenie na saunie, a następnie bieganie na bieżni. Wymęczyły moje nogi tak, że w trzeciej rundzie już tylko zawalczył charakter, tak? Która z tych rund była dla ciebie najcięższa? Myślę, że trzecia, bo to była runda o przetrwanie, tak? Powiedz, Krzysiek, dziesiąte zwycięstwo, jest to ważne w twojej karierze zwycięstwo? No tak, myślę, jest ważne tak jak każde zwycięstwo. Dziesiąte, teraz zasłużone wakacje, odpoczywam i zobaczymy, co będzie dalej, tak? Wystąpisz na gali MMA Atak 3? Jak mnie zaproszą, to czemu nie? Myślę, że twoja walka podobała się kibicom dzisiaj? To była walka, która otwierała główną kartę, była transmitowana już przez telewizję. Myślisz, że podbiłeś serca kibiców ciężką walką? No myślę, że tak. Myślę, że pokazałem charakter i serce do walki. Myślę, że kibice to trochę uwzględnią, że jednak nadaje się do tego sportu, tak? Dla portalu Fight Sport Krzysztof Jotko, prosto z gali MMA Atak 3. Dziękujemy bardzo, gratulujemy zwycięstwa.